witam wszystkich. Dzisiaj piątek, Wigilia. Śnieżek ładnie popadał. Zrobił się fajny klimacik przedświąteczny, co się w ostatnich latach rzadko nam zdarza. No, trzeba będzie trochę pobiegać po placu, podśnieżać. O, tu z maszyn nowych, które przyszły do naprawy, znaczy nowych, starych. Nowe to nie, 99 rok, 3CX JCB. Tutaj będziemy mieli do zrobienia, akurat faktycznie w drodze klient, jak jechał do nas, padła mu pompa wody. Kurde, ciemno. No, pompa wody będzie do wymiany, termostat, być może zbiorniczek wyrównawczy, jakieś tam węże, bo już są to wszystko stare, sparciałe, prawa kompletna, półoś tam z uszczelniaczami, z tulejkami w przednim moście. No, takim grubszym tematem jest rozdzielacz przedniego ramienia, jest ponoć pęknięty. My tego żeśmy nie stwierdzili, to jest na razie tylko sugestia klienta i obserwacja. Maszyna wjedzie na warsztat, to wtedy to sobie jeszcze dokładnie sprawdzimy. No i tak z rzeczy jeszcze tutaj do zrobienia też będą z tyłu na ramieniu niektóre węże do wymiany, bo są takie bardzo już są takie sparciałe, się łamią tutaj przy tych przy tulejkach zaciskowych. Poza tym jeszcze przecieka któryś docisk karetki z lewej albo z prawej strony na dole. Zbiera się olej tutaj w tej szynie na dole. O, teraz tutaj tego nie widać. No bo to jest w formie takiego jakby dwucałownika. Tam sobie ten olej siedzi. Więc na pewno któryś zestaw uszczelnień padł i to przecieka. No i tu jeszcze klient chciał, że mu założyć licznik motogodzin, bo ten tam na oryginalnym pulpicie mu nie działa. Więc może się tam kupić jakiś tam prosty, zwykły licznik, żeby tylko miał jakąś kontrolę nad przebiegiem, nad tam czasookresami na wymianę oleju. Bo tak to trudno to sobie później policzyć, spamiętać, by trzeba prowadzić jakiś zeszyt albo coś. No, a teraz pójdziemy na warsztat. Tam cały czas mamy jeszcze na tapecie Volvo BL71B. I światełko, będzie win. O, maszyna właściwie stała, tak, stoi w tym samym miejscu. Tu mamy już powymianę na końcówce ramienia wszystkie tulejki, sworznie, czekamy jeszcze za uszczelniaczami, bo przyszły niestety nie takie, więc będę musiał je odesłać, co mówić właściwe. No, wymienione tutaj sworznie siłownika i łączenia ramion. Tutaj ten sworzeń został stary, bo tu luzu w ogóle nie było. Tu jest nowy sworzeń główny siłownika, sworznie konia, góra, dół. Tutaj całe ramię jest też, nowe tulejki, nowe sworznie pozakładane. Tu jeszcze nas zaskoczyły, tutaj w tym miejscu, na tym sporządku małym, był zamontowany siłowniczek tejże blokady. Jest to tam przeciekał na zewnątrz. To się okazało jednak, że jest problem z rozebraniem tego siłownika, bo jest tak składany, że jest taki w dnie siłownika dławniczka ruchoma, obrotowa, zabezpieczona pierścieniem, czyli na fabryce prawdopodobnie montują to w taki sposób, że wciskają dół siłownika do cylindra, robi klik, wpada w taki podtoczony rowek w cylindrze i no i co tam siedzi, no nie da się tego rozebrać. No ale mówię, rozetnę go na tokarce, rozciąłem go sobie na tokarce, to wszystko się, że tak powiem, rozeszło, no bo pierścień puścił. Tylko sądzę, że, znaczy sądzę, no w środku w cylindrze jest rdza podtarcia, więc i tak praktycznie ten siłowniczek musiałem nowy zamówić. On dzisiaj ma przyjść, tam kosztuje tam 1000 parę złotych z OM-u, czyli to będzie oryginał, tylko nie w pudełku Volvo. W pudełku Volvo podobno kosztuje 3000, więc czasami warto poszukać, bo są duże różnice w cenach. No, co tu jeszcze mamy zrobione? Przednia łyżka, wymieniony sworzeń zawiasu krokodyla, sworznie dolne siłowników krokodyla i tulejki, sworznie górne siłowników krokodyla. To wszystko zrobione i z lewej, i z prawej strony, taki komplecik.
Pozostałe stworzenie wszystko było ciasno tutaj. Siłowniki podnoszenia, siłownik przechyłu łyżki, to wszystko było na tyle ciasne, w ogóle niezużyte, że nie ma sensu tego wymieniać, robić koszty niepotrzebnie. No, na tą chwilę mamy jeszcze zrobioną prawą zwrotnicę. Myślę, że stworzenie będą do wymiany, ale górny i dolny są w porządku. Są tylko założone nowe łożysko górne, dolne z podkładkami, plus nowe zestawy uszczelnień na półoś krótką i długą. Zalany świeży olej w obydwóch piastach, bo to jest często taki trochę przez klientów zaniedbany element napędu, że jest tego oleju tutaj bardzo mało, gdzieś tam myślę, że około 0,3 litra. Nawet jak jest wyciek, to ten wyciek jest bardzo krótko, gdzieś tam się na feldze pokaże. Jak ktoś porę tego nie wyłapie, no to tego oleju później w tej piaści nie ma. No i to już wiadomo, każdy już może się domyślić, co się dzieje, jak się pojedzie bez oleju. Najpierw się taka zrobi ciemna mazia, później się to wszystko zaciera i jest wszystko do wymiany. Jak się to ześrutuje, to tam nie ma co zbierać. No też będziemy wymieniać podstawę filtra paliwa, bo się okazało, że maszyna się bardzo zapowietrza i problemy z odpaleniem. Tu mieliśmy ją na krótko podpiętą. Jak widać z pompki wężem, no teraz już zbiornika akurat nie ma, bo jest wyjęty. No i z wężyka i paliwa pięknie, więc musimy całą instalację przejrzeć. Podstawę filtra na pewno jest nieszczelna, więc będzie wymieniona. Jeszcze olej w silniku, filtr powietrza, pasek sprzętu też się założy świeży. Także to będzie ładnie wszystko śmigać. Tak widać, skrzynia Carraro wyjęta. Tak już tam we wcześniejszym filmie wspominałem, jest tutaj z tymi skrzyniami jest problem tego typu, że uszkadza się sprzęgło załączenia przedniego napędu. A z której strony to będzie? O, tam jest masza, nie widać, jest za ciemno. W każdym bądź razie, to sobie jeszcze zapalimy jakieś światełko, o, będzie widniej. No, w każdym bądź razie dzisiaj będziemy rozpoławiać i wymieniać to sprzęgło. Ale widać, że ktoś już, mimo że maszyna ma bodajże coś koło 6 tysięcy, widać, że już rozbierana skrzynia raczej była, bo są tu takie dość duże ilości wystającego szczeliwa. No i trytki pozakładane na cewkach i wtyczka wyłamana, więc no, ktoś już tą skrzynię raczej wyciągał. Samo tu jest trytka na czujniku temperatury. Ktoś to wyciągał i ciekawostką jest to, że tutaj przychodzi w to miejsce pompa robocza od sprzętu. Od tej strony ma gruby przewód sący. Zresztą tu będzie go... O, tutaj go widać nawet trochę. No i ciekawostką było to, że tu tak podkapywało, bo klient mówi, że gdzieś ma tutaj wyciek na środku maszyny. No i patrzymy, leci spod przewodu sącego. No może rowąż nie dociągnięty, może te półksiężyce nie są dociągnięte. Się okazało, że w ogóle o-ringu nie było. Taka ciekawostka. Ktoś pewno przykładał, mu gdzieś tam się wymsknął, spadł, nie zauważył i skręcił. No wiadomo, na ssaniu to najwyżej mógł powietrze ciągnąć. Jak była przylgnia w miarę prosta, no to jakoś to działało. Tylko tyle, że na postoju sobie po prostu podciekało powoli. No, także praktycznie wysięg mamy gotowy. Jeszcze nam zostało przetulejowanie łyżki. Bo tutaj są dość spore luzy. No i nawet jak się włoży nowe stworzenie, to ta łyżka będzie się rylać na wszystkie strony, więc będziemy wytaczarkę zakładać na to i te otwory będą naprawiane. No i w sumie to tyle. No i jeszcze z ostatnich tematów zostanie zbiornik paliwa. Tu był zamontowany, tu właściwie jest zamontowany pływak, taki długi z rurkami do spodu. Czyli jest pomiar poziomu w tym miejscu i wyjście paliwa do pompki zasilającej, no i powrót nadmiaru. No i problemem jest to, że zepsuł się czujnik poziomu, tu klient zaczął coś sam grzebać. Tu był taki na środku plastik, który uszczelnia wejście wiązki elektrycznej do środka, do zbiornika i tego plastiku nie było, więc był otwór taki gdzieś Fi10, może Fi12, przez który po prostu sypał się piasek. No to tego to nie pokażę, bo nie widać, zbiornik musi jakieś światło dać, ale uwierzcie, że całe dno jest zasypane piachy, więc no będzie go trzeba dokładnie, co się da odkręcić, chociaż tu już się niewiele da, bo jest tylko wlew, jest ten otwór na czujnik poziomu paliwa i od spodu jest korek, taki tam może Fi20 do spuszczania, więc będzie trzeba jakoś przed tymi otworami go po prostu gorącą wodą wymyć, wypłukać, wysuszyć i
I tak go będziemy montować. No i na sam koniec, jak już skrzynia będzie założona, wszystko, że tak powiem, ożyje, pozostanie wymiana ślizgów w tylnych podporach. Ślizgi sobie tutaj już leżą, czekają. Cały komplecik. Mamy też już też wczoraj przyszło. O dziwo, w miarę to wszystko przychodzi, mimo że są święta, kurierzy są bardzo zajęci, to jakoś to przychodzi w miarę wszystko, no na czas powiedzmy. No, tu jest jedna część sprzęgła, tutaj w tym kartoniku to jest druga część sprzęgła. To jest właśnie do skrzyni biegów na ten przedni napęd. No i tyle. I to tak praktycznie, taki był ambitny plan, że maszynę skończymy do Wigilii, czyli do dzisiaj. Ale mieliśmy też parę wyjazdów na montaż, byliśmy też między innymi na montażu tego silnika, który tutaj stało, widać, że jest puste miejsce, ta V6 była zmontowana, dostała nowe tłoki, tuleje, komplety uszczelnień i już u klienta zamontowana. W poniedziałek jedziemy, no już na pierwszy tam przeglądzik po naprawie, już 50 godzin przepykała, więc trzeba wymienić olej silnikowy i filtr, żeby to tak fajnie wszystko było jak trzeba, bo jednak silnik nie był cały rozebrany, więc tam było ryzyko, że gdzieś tam w środku coś, jakieś zanieczyszczenia gdzieś się dostały, to teraz może gdzieś to tam spłynęło do miski, do filtra, więc to trzeba sobie wymienić i maszyna jakby wystartuje z nowym olejem, z nowym życiem. No i tu nasz nieszczęsny Ham w końcu się doczekał decyzji na naprawę. Klient tutaj sam sobie zorganizował części. Ja oferowałem części oryginalne, Deutsch. Za drogie były dla niego, więc co tam mógł, kupił sobie sam. Między innymi takie tłoki. Nie wiem, szczerze powiem, nie znam tej marki, nie miałem z tym wcześniej do czynienia. Może ktoś z Was pracował na takich częściach. No, tutaj w kartonie są śruby do głowicy, panewki, łożyska korbowe, tam uszczelka pod dekiel, tu jest pompa olejowa, cała kompleta nowa, no bo tu wynalazkiem ciekawym jest to, że w nowych silnikach to oczywiście pompę olejową muszą zrobić taką, nie? Od razu z kawałem korpusu z przodu silnika jest to zamontowane, całość. Więc trzeba całość wymienić. No tu jest jeszcze napinacz, pompa wody nowa i czekam, jeszcze zamówiłem sobie po oryginale panewki korbowe, przepraszam, panewki główne wału, bo nie przyszły od klienta, bo tam dostawca nie miał ich dostępnych, więc będą po oryginale założone. No i pewnie koniec roku może coś już tu poskładamy, żeby zdozować miejsce, bo maszyna stoi mi już drugi miesiąc i to jest problem. Jak widać, hala nie jest duża, a praktycznie zajmuje no 30% powierzchni, może i no 30% powierzchni mi praktycznie to zajmuje. Tu nie można pracować, no już się zdarzało, że trzeba było pracować na zewnątrz. No niestety nie mam więcej hal, jestem tym ograniczony, co mam. I to też trzeba być jakoś na przyszłość chyba z klientami ustalać. No jeżeli nie z mojej winy sprzęt stoi tak długo, no to trzeba być jakieś naliczać opłaty czy coś w tym rodzaju. Nie wiem, jak tam inni, którzy prowadzą podobne serwisy, czy tam samochodowe, czy maszyn, czy rolniczych, czy budowlanych, czy stosują też takie metody. Jeżeli nie z ich winy maszyna zajmuje warsztat, no pewnie ktoś by powiedział, to weźmie na linę i wyciągnę na zewnątrz. No może i by to był jakiś pomysł, ale pozbierać to wszystko, pomontować koła, gdzie ona stoi na kobyłkach, przesortować cały ten asortyment, który jest porozbierany, poukładać to na regał. Co prawda są regały, można to sobie włożyć, ale no to też jest, do tego w godzinę się nie ogarnie. Więc z drugiej strony, jeżeli trafiały się roboty, bo dużo też w terenie pracujemy, więc jakoś żeśmy przeżyli te dwa miesiące i nie było takiego mocnego ciśnienia na tą powierzchnię, ale no jest to jakiś problem. No jest fajne miejsce, ciepłe, wygodne, widne do pracy, ale jest zajęte. Także radzimy sobie tym, co jest, bo na Domorsławie, jak ten walec by nie stał, to już by to JCB, który pokazywałem 300, już by sobie tutaj stało w ciepełku, nie byłoby zapadane śniegiem tak teraz i już można by jakoś tam sobie zacząć weryfikację powoli robić, coś tam rozbierać, wyjmować, demontować elementy, żeby też to wszystko jakoś szło, żeby każdą wolną chwilę, która się tam trafi podczas, nie wiem, opóźnień dostaw części czy coś takiego, żeby mieć ten czas ładnie zajęty, no bo wiadomo, że jak się w takim biznesie siedzi i patrzy w sufit, to nikt za to nie zapłaci. To muszą być godziny wykorzystane w miarę efektywnie, żeby to się opłacało. No, także praktycznie mamy dzisiaj Wigilię, więc życzę wszystkim zdrowych, pogodnych, wesołych świąt. Żeby każdy odpoczął. Co prawda, będzie zwykły weekend.
Dzisiaj Wigilia, pierwsze święto sobota, drugie święto niedziela i w poniedziałek do roboty. Także tutaj kolega Tomek prawdopodobnie pojedzie właśnie na wymianę do tego oleju do klienta od tej V6. To jest tu w okolicach Kalisza. Ja pewnie się zajmę tu jakimiś sprawami już na warsztacie. Może będę przygotował skrzynię do montażu czy coś w tym rodzaju. I tyle. No. I tak do końca roku zostanie praktycznie też te parę dni, Sylwester, i zaczynamy rok od nowa. Także jeszcze raz. No, kurier dzisiaj poprzewoził części, także to, co nam brakowało do tego, do Volvo BL71 przyszło uszczelniacze na te pierścienie zbiorące na swożnie przy łyżce, krzyżak, który już trochę był tam wyrobiony na przedni wał napędowy do przedniego mostu, nowe obejmy, nowe śruby, no i tu nasz nieszczęsny siłowniczek. Jednak wymienimy całego, cały w OM-ie jest, więc będzie git. No, do tego, do walca hama przyszły też wczoraj już wtryskiwacze. Naprawy wykonuje, tak widać logo, Wachowiak z Poznania, w Wachowiaku. Do tej pory robili mi różne rzeczy, byłem zadowolony, także jestem zadowolony. No, także wtrysk do Common Raila. Wymieniona jest nakrętka, widzę nowa podkładka i rozpylacz plus regulacja. Wszystko gra. No do hama jeszcze przyszły mi brakujące te śruby do korbowodów. Łożyska główne, czy panewki główne na wał korbowy. 5 sztuk, także elegancko wszystko gra. O, skrzynie biegów dzisiaj żeśmy rozłożyli. Wymienili sprzęgło. Teraz może pokażę, o co chodzi z tym rozbijającym się sprzęgłem. O, tu już są do klienta uszykowane wszystkie graty, które do tej pory żeśmy wyciągali z tego Volvo. O, pokażę, o co chodzi, co się dzieje przy tym sprzęgle. Tu będzie widać. O, jest taka krawędź podcięta. Widać to też tu, w tym miejscu. No i wtedy to sprzęgło, jak obciąży się przód, czyli ma pociągnąć z większym momentem, to przeskakuje to sprzęgło na zębach. A druga część to jest właśnie taki wynalazek, zębatka, która się zazębia tu z tym. No, tak się na sucho złoży, to wiadomo, że to trzyma, ale jak przyjdzie duże obciążenie, to zaczyna się to wszystko przeskakiwać, ślizgać. No i to zresztą też widać, jak maszyna jedzie do przodu, to akurat ta część tego wypustu klinowego, o, tak widać, jest tu ścięty. Tu jest troszkę może mniej, ale też. Zresztą no, wszystkie cztery tak widać. No a tu jest nasz nieszczęsny siłownik rozebrany. Leży też sobie w gratach ze złomem. Nie, widać ten cylinder w środku, jaki był zniszczony, skorodowany i trochę powycierany już, mimo że ten siłowniczek za dużo nie pracuje, bo tylko jak się, że tak powiem, ramię złoży i rozłoży, to on się otwiera lub zamyka, żeby popchnąć zabezpieczenie wysięgnika. A mimo to szlak go trafia. No i tu, jak widać, mamy skrzynia. Skrzynia już jest praktycznie przygotowana, poskładana, całe to sprzęgło wymienione, plus tam zestawy uszczelnień, o-ringi.
Jeszcze mamy tu do wymiany uszczelniacz wału korbowego. Teraz już widać, koło zamachowe jest zdjęte. I wygląda to tak. Tak widać, cała obudowa koła zamachowego w oleju. No, także uszczelniacz mi przyjdzie, jak dobrze pójdzie, w poniedziałek. W poniedziałek go wymienimy i skrzynia pójdzie z powrotem do maszyny. No, wygląda to tak. O, tu teraz ostatnio tak pokazywałem, bo ciemno, nie było widać. To właśnie w tym przewodzie ssącym do pompy roboczej nie było w ogóle o-ringu. Pusty rowek. No i także już my na dzisiaj skończyliśmy. Robótka, jest Wigilia, więc nie ma się co wygłupiać, jeszcze zdążymy się do Sylwestra trochę napracować. No, mamy to Volvo do skończenia. No i są już wszystkie te, praktycznie już wszystko mam do silnika, od Deutscha do Hama. Tak wspomniałem, tam panewki na wał przyszły. Tu już sobie wał leży i czeka tylko to wszystko zmontować do kupy, włożyć do maszyny i do klienta. Ale myślę, że to już raczej posydać trzeba, będziemy to dopiero uruchamiać. Tu, jak widać, jest sporo roboty. Jeszcze jest cały układ wydechowy do zamontowania. Właściwie ten stary to się podczas rozkręcania się po prostu zwyczajnie rozpadł. Wszystko było tak skorodowane, że po odkręceniu tam jednej czy dwóch śrub się wszystko po prostu wypadło na dół. No i także tak ten tydzień się kończy.